Dzień dobry. Po raz kolejny. Zapraszamy na kolejny odcinek z serii TTS Kuchnia. Dzisiaj zaprezentujemy, jak w szkolnych warunkach przyrządzić sobie. Uwaga, uwaga! Tosty. Proszę bardzo. O, to jest właśnie tosty. A konkretnie opieka. A konkretnie opieka. No proszę, może właściciel urządzenia, pan Witek, wytłumaczy, w jaki sposób się go używa. No dobrze. Jest to oczywiście banalnie proste. Otóż opiekanie należy rozpocząć od podłączenia tostera do gniazdka. Potem po podłączeniu lampka czerwona powinna się zaświecić. Kiedy będzie już nagrzany, zaświeci się zielona. Wtedy należy wkładać tosty i potem nie monitorować. Jak możecie Państwo zauważyć, leci już para. Nasze tosty już się w tym czasie robią. Sprawdzimy w tym momencie ich stan gotowości. No, są już prawie gotowe. Więc... No i chyba tyle. Czyli, jak widzimy, przyrządzenie tosta trwa tak około 2-3 minuty. Jest to bardzo szybki czas, szybszy nawet niż herbata. A przecież tost to jest pełnowymiarowy, smaczny posiłek i każdy by takiego tosta chciał sobie zjeść w szkole, gdzie ciepłe jedzenie jest po prostu niedostępne. Nie licząc oczywiście szkolnej stołówki, no, z której spożywania przedmiotów lepiej nie ryzykować, bo jest to... Ale pachnie obiadem. Bo mieliśmy nawet nowy komentarz. Pachnie obiadem. Dokładnie tak. I właśnie pan nie raz mówił. I oto właśnie pan Witek. Niestety, dobrze, 5 sekund nie minęło. A to jest potwierdzone naukowo już. Oczywiście, naukowo. Nie rozpowszechniałbym niepotwierdzonych bzdur. Proszę Państwa. Piątek w naszej szkole do tego nie odnosi się zazwyczaj bardzo intensywny zapach ryby. No i którego większość ludzi nie lubi. A jednak, kiedy my robimy obiad, to ludzie się cieszą, ponieważ ten zapach jest przecudny. Jak tam nasze tosty, panie Witoldzie? To dużo mówić. Stygną. No jeszcze chwilę muszę postygnąć. A no, z ciepłym żarciem jest zawsze taki problem, że musi się stygnąć. Ale na też sporo czasu. No, przerwa 20-minutowa i jesteśmy w stanie rozdysponować ten czas. Pan Witold teraz podzieli tosty na połowy, tak aby każdy mógł sobie zeżreć. Jednak trzeba uważać, żeby ręce nie uległy poparzeniu. Poparzenia trzeciego stopnia. Nie polecam. Dobra. Panie Stasiu, co pan sądzi o tostach? O, dziękuję bardzo. Lekarz dostaje tosta w tej chwili. Kulturalnie poczekam, aż nie dostaną również. Tak, no i jeszcze tutaj Witek, na kamerzysty niestety nie ma. Ale nie wiem, że teraz kupię. No i zapraszam do kamerzysty. Miałbym tam kurczkę. Dobre. Dobre, jakie? Nie go w gębie, proszę Państwa, nie go w gębie. Co nie? No, że kiedyś chodzi na stołówkę, stoi na sobie, jak to było obrzydliwe. Faktycznie, no. To już się nie opłaca chodzić, tylko będę tych. Mogę, no. Ja wiem, że to jest naprawdę wartość dla kokusa, bo nie jest to, co wiecie, a nie mówię o was, no to nie sposób sobie mówić, no. Ja dobrze o tym wiem. I wszyscy inni to o tym wiedzą. Ja nie wiem, nie. No tak, polecam Państwu w ten sposób, możecie do nas zgłosić. A mi nasz ten ciąg użyczymy tosta, oczywiście z odpowiednią opłatą, koszty, ponieważ są dosyć duże. Toster nie był za darmo, grunt nie jest za darmo i grubki z serem również nie są za darmo. No i w tej chwili, mając bardzo smacznego tosta w ustach, wybaczę z Państwem i do widzenia.